Dzień dobry, witamy Państwa na kolejnym webinarze organizowanym przez Platformę Inwestycyjną KUP Fundusz. Ja się nazywam Robert Stanilewicz, analizy online i z nami jest już pan Tomasz Matras, PZU TFI, szef od akcji, a w tym przypadku zarządzający funduszem akcji spółek dywidendowych. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam. No i tak, proszę Państwa, to jest taki dzień, że podobno coś się dzieje z internetem i my się będziemy pojawiać i znikać, niestety, jak mam wrażenie. Właśnie, panie Tomaszu, słyszy mnie pan, tak? Tak, teraz słyszę, dzień dobry. Tak, to jest taki dzień, że coś się dzieje z internetami. To nie jest ewidentnie u nas, bo już widziałem jakieś nagłówki, że są jakieś problemy. Żartowaliśmy sobie przed startem tego webinaru, że może to przez ten zablokowany kanał sueski, bo tam kontenerowiec w poprzek stanął, to może tamtędy te internety płynęły. Ale dobrze, do rzeczy, bo mamy tutaj do omówienia bardzo poważne sprawy. Mam nadzieję, że Państwa też te sprawy zainteresują. Obserwujemy pytania i spróbujemy. Spróbujemy, mam na myśli oczywiście te problemy z internetem, z których doświadczamy dzisiaj w Polsce generalnie, bo tak jak mówiłem, widać już jakieś nagłówki, że gdzieś coś się komuś tam z tych wielkich gigantów internetu psuje. Mam nadzieję, że przebrniemy jednak. Panie Tomaszu, słyszy pan cały czas, tak? Jesteśmy? Tak, dobrze, cały czas dobrze. Słyszę, dzień dobry. Dobrze, czołówka pięknie popłynęła, to widzieliście państwo, fundusz PZU akcji spółek dywidendowych i od razu ja go teraz pokażę na platformie inwestycyjnej KUP Fundusz. Potrzebuję tutaj sekundy na to, żeby udostępnić ekran, jak wygląda ta historia. Niedługa historia, bo fundusz wystartował w czerwcu 2020 roku. I od razu musimy powiedzieć, że fundusz zmienia swój pomysł na życie, prawda, panie Tomaszu? Tak? Czyli dzisiaj, tak. Wczoraj pojawiła się informacja, że fundusz będzie zmieniał swoją politykę inwestycyjną, a z czasem zmieni się też nazwa i dywidendowy wypadnie z tej nazwy. O co chodzi? To już pokrótce mówię, wyjaśnię. Tak. Znaczy generalnie uznaliśmy, w szczególności w kontekście wydarzeń ubiegłorocznych, ale i też jak gdyby konsekwencji, wiadomo, pandemii, konsekwencji, które w tym roku też będą widoczne, że trochę może nie ma sensu koncentrować się tylko i wyłącznie na spółkach dywidendowych. Część spółek w obawie przed kryzysem związanym z koronawirusem wycofało się z wypłacania dywidend, co nie znaczy, że kondycja finansowa tych spółek się pogorszyła. Jak możemy przeanalizować wyniki za ostatnie kwartały, to większość spółek bardzo dobrze sobie radzi, ale niemniej jednak gdzieś te dywidendy w przypadku niektórych spółek zostały wstrzymane, inne spółki przeszły na skup akcji, różne tego typu wydarzenia miały miejsce i uznaliśmy, że to właściwie nie ma sensu się ograniczać, tak? Możemy realizować naprawdę ciekawą i dobrą strategię inwestycyjną, nie koncentrując się tylko i wyłącznie na spółkach dywidendowych. Zresztą to już od jakiegoś czasu w tym funduszu mieliśmy taką możliwość i też idąc jak gdyby patrząc na to, co się dzieje na rynku, na wydarzenia rynkowe, coraz więcej pojawiało się spółek, które po prostu nie wypłacały tych dywidend z różnych przyczyn. Tak? I dlatego podsumowując, uznaliśmy, że chcemy, żeby ten fundusz miał większą swobodę, większa aktywność, żeby w tym funduszu była. Uznaliśmy, że te dywidendy, może no nie chcę powiedzieć, że były przeszkodą, tak, ale no w jakiś sposób ograniczały nas, a my chcemy tutaj, żeby ten fundusz po prostu pokazywał dobry wynik. Tak. I to będzie po prostu fundusz akcyjny, fundusz akcji polskich, uniwersalnych. Gdy ta nazwa już się zmieni, to możemy już teraz powiedzieć, jak ona mniej więcej może brzmieć? Znaczy, myślę, że to nie jest, oczywiście może, mogę powiedzieć, prawdopodobnie ten fundusz będzie się nazywał PZU akcji polskich, po prostu. Po tak? prostu, I tak? Będzie, tak, będzie realizował, benchmarkiem tego funduszu będzie, zresztą tak jak w tym wczorajszym komunikacie to wybrzmiało, będzie WIG 90%, 10% VBIT. Także tak będzie wyglądał benchmark. Ale to nie jest tak, że do tej pory to TFI PZU nie ma funduszu akcji polskich po prostu? No bo mamy PZU akcji małych i średnich spółek, PZU akcji Krakowiak. Tak, no to jest oczywiście jest fundusz, drugi fundusz naszej palety, który też jest klasyfikowany jako fundusz akcji polskich uniwersalnych, to jest PZU akcji Krakowiak.
Natomiast no, tamten fundusz z racji olbrzymich swoich aktywów jak na rynek polski, no, rzeczą, że tak powiem, naturalnie jest mniej aktywnym funduszem z racji, tak jak mówię, wielkości tego funduszu. On bardziej inwestujemy długoterminowo. Tam, jeżeli się decydujemy na zakup jakiejś spółki, to często jest tak, że te spółki no, muszą po prostu tam latami być. Tak? Także to jest bardzo takie wyselekcjonowane i bardzo długie podejście. Natomiast ten fundusz ma być funduszem bardziej aktywnym, nastawionym bardziej na takie też reagowanie na to, co się, na dynamiczne reagowanie na to, co się dzieje w danej chwili na rynku. Myślę, że to jest dobra odpowiedź na wydarzenia ostatnich miesięcy, tego, co się dzieje na rynku, na to, jak rynek jest zmienny, jak często zmieniają się pewne postrzeganie różnych segmentów rynku czy typu spółek, tak, chociażby nie wiem, growth czy value, tak, modny ostatnio temat. Ten fundusz będzie miał tą swobodę, że będzie mógł sobie w miarę możliwości dynamicznie reagować na to, co się dzieje na rynku. Oczywiście jak gdyby nie w żaden sposób nie odchodzimy od naszego takiego fundamentalnego założenia, jakim jest właśnie selekcja spółek i to takie fundamentalne podejście do analizy spółek. W tym funduszu też taka strategia jest jak najbardziej na miejscu. To ile ma aktywów Krakowiak teraz? Bo to tak porównanie nam takie się zrobiło w takim razie. Ten wielki, ten gigant, tak pamięta pan, tak z grubsza? Tak, Krakowiak ma około 900 milionów w tej chwili. No właśnie, co, Krakowiak jest za duży, będzie drugi mały, tak? Czyli nie jest tak, że jest za duży. To nie chodzi o skalę. Tak? To jak gdyby troszkę inaczej trzeba podchodzić do zarządzania funduszem, który ma 900 milionów, a funduszem, który ma dużo, dużo mniejsze aktywa. Jeżeli jest taka możliwość, to taki fundusz z mniejszymi aktywami wskazane jest, żeby ta aktywność była większa na tego typu funduszach i ten fundusz właśnie obecnie akcji spółek dywidendowych takim funduszem ma być. W tym funduszu, który się zmienia, ale o którym jeszcze rozmawiamy, bo to jest fundusz akcji dywidendowych, ciągle jeszcze tak się nazywa, rozumiem, że już stopniowo tak naprawdę w miarę tych możliwości inwestycyjnych następowało odchodzenie od tego, szukanie za wszelką cenę spółek dywidendowych, to tak jak pan powiedział, to jak to wyglądało w tej krótkiej historii? Ostatni portfel, to ile tam było tych spółek dywidendowych? Jak procentowo da się to jakoś ocenić? Wie pan co, no to była dynamicznie się zmieniało, więc trudno. O właśnie, panie Tomaszu, podam, bo Łukasz pisze, ponad 50% składu akcji portfela stanowią akcje spółek, które w ubiegłym roku nie wypłaciły dywidendy. Skąd więc nazwa funduszu? Jak w takim razie definiuje pan spółkę dywidendową, skoro jasno widać, że nie jest to spółka płacąca dywidendy? No. Będziemy to powtarzać za każdym razem. Fundusz ogłosił wczoraj zmianę polityki inwestycyjnej. To będzie proces. To trzeba od ogłoszenia 3 miesiące, tak? Muszą minąć, zanim już tak formalnie to się zmieni. Więc tak, no właśnie, ale proszę się odnieść do tego pytania. Bo... No i właśnie stąd, to jest o czym powiedziałem na początku. No, ubiegły rok był bardzo specyficznym rokiem na rynkach finansowych. Przypominam, rok zaczął się gigantyczną przeceną, wybuchem pandemii. Nikt nie wiedział, czym się to skończy. Koniec końców okazało się, że rok na rynkach finansowych był bardzo dobry, ale w międzyczasie przypominam, że się mówiło o gigantycznych spadkach na giełdzie, mówiło się o krachu gospodarczym nie tylko w Polsce, ale i w całej skali globalnej. I w odpowiedzi na tego typu wydarzenia gros spółek po prostu wstrzymało wypłaty dywidend, chcąc zachować, że tak powiem, poduszkę taką płynnościową na cięższe czasy. Oczywiście okazało się to może zbyt pochopne te decyzje, ale analizując to, co się wydarzyło w ubiegłym roku, to, że gros spółek odeszło od wypłacania dywidendy, no uznaliśmy, że właśnie to jest ten moment, że należy zmienić trochę tą strategię inwestycyjną. Do tej pory to nie jest tak, że ten fundusz musiał inwestować tylko i wyłącznie w spółki dywidendowe. One oczywiście priorytetem były te spółki, ale dopuszczalne było inwestowanie w spółki niewypłacające dywidendy i całe szczęście, tak, bo ubiegły rok pokazał, że ograniczenie się tylko do tego typu spółek no mogłoby być zgubne, tak? Dlatego uznaliśmy, że to jest też może moment, żeby dokonać tej zmiany.
nie wiązać sobie rąk, nie ograniczać się tylko i wyłącznie do spółek dywidendowych, bo to nie jest może ten moment, w szczególności w okresie takiej dużej zmienności i niepewności, jaka przetacza się przez rynki finansowe. Nie chcemy się tylko i wyłącznie ograniczać do tego typu spółek. Chcemy szukać po prostu takich spółek, gdzie, mówiąc brzydko, da się na których będzie się dało zarobić i będzie to widać w wynikach funduszu. Tutaj widzimy wykres na tle średniej funduszy akcji polskich uniwersalnych i fundusz jest w tym okresie no poniżej średniej. Czy to trochę dlatego właśnie, że jednak był ten ciężar spółek dywidendowych? No, był to taki trochę moment, nazwijmy to, transformacji, dostosowywania się i zresztą ten proces cały czas będzie trwał, bo przypomnę, że ta polityka tego funduszu wczoraj została ogłoszona, wejdzie w życie za 3 miesiące, czyli 23 czerwca i do tego momentu no, jest taki okres przejściowy od 23 czerwca, że tak powiem, już będziemy działać na nowych zasadach bez tego dodatku dywidendy. Tak? To teraz przyjrzyjmy się temu, co po prostu jest w dokumentach, bo to będzie fundusz za te 3 miesiące, po prostu fundusz akcyjny. To pewne rzeczy się nie zmienią, jak sądzę. Czyli na przykład nie zmieni się poziom ryzyka. Tak? Tutaj widzimy, to jest karta funduszu, tak? Tutaj widzimy szóstkę i to pewnie szóstka będzie, jak rozumiem. Tak, to zostanie. Wydaje mi się, że tutaj raczej się nic nie zmieni. Oczywiście tu jeszcze nasz dział ryzyka będzie to analizował, ale wydaje mi się, że raczej ten profil ryzyka zostanie utrzymany na tym samym poziomie, jaki był dotychczas. Więc będzie to fundusz akcyjny, więc dosyć w tej skali ryzyka ryzykowny. Tak. Jak patrzę teraz na waszą stronę internetową, dla kogo ten fundusz? Ten fundusz jest rekomendowany dla odważnych inwestorów. Skoro akcje, to tak, dla tych, którzy z tą odwagą, to oczywiście to już inna historia, tak, że czasami ta odwaga jest, potem jak przychodzi przecena na rynku, to często okazuje się, że sobie wyobrażaliśmy, że tę odwagę posiadamy. Co jeszcze warto powiedzieć z takich podstawowych informacji dla inwestorów? Jak to, właściwie już chyba powinniśmy mówić o tym, co będzie, tak? Jeżeli chodzi o ten fundusz. Horyzont inwestycyjny, o kosztach za chwilę też powiemy oczywiście. Proszę taką garść podstawowych informacji dla potencjalnego inwestora. Tak, no horyzont inwestycyjny to standardowy jak dla funduszy akcyjnych. Tak, tutaj się też nic w tym kontekście nie zmieni. Będzie to, tak jak wspomnieliśmy na początku, fundusz akcji polskich uniwersalnych z tym benchmarkiem WIG 90%, 10% WIBIT. Natomiast no intencją moją jako zarządzającego jest, żeby ten benchmark no był pewnym takim punktem odniesienia, natomiast fundusz ma być zdecydowanie funduszem aktywnie zarządzanym, więc dopuszczalne będą jakieś dosyć duże odchylenia od tego benchmarku. No jest to związane chociażby ze strukturą indeksów polskiej giełdy, które moim zdaniem póki co, oczywiście się to zmienia na przestrzeni ostatnich lat, ta struktura się zmienia i zmienia się na szczęście na korzyść, ale póki co ta struktura nadal moim zdaniem jest jeszcze mało ciekawa, więc też nie ma co się tak kurczowo trzymać tego benchmarku. Zresztą myślę, że jeżeli fundusz jest funduszem aktywnym, to oczekiwanie klientów też jest takie, że po prostu będzie aktywnie zarządzany, będą odważne decyzje podejmowane, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich takich parametrów ryzyka, które na ten fundusz będą nałożone. Dopuszczalne w tym funduszu również będą pozycje off-benchmarkowe, mówiąc off-benchmarkowe, głównie mam tu na myśli jakiś komponent spółek zagranicznych, z tym, że nasze podejście do tych spółek zagranicznych jest takie, że to nie chodzi o to, że będziemy, te spółki zagraniczne będą dlatego, że są zagraniczne i uważamy, że tam jest lepsza sytuacja niż w Polsce. Te spółki zagraniczne się pojawiają wtedy, kiedy uważamy, że nie wiem, spółka, która odpowiednik polski, że jest po prostu jakaś spółka lepsza od spółki porównawczej w Polsce, tak, jest tańsza, bardziej wzrostowa, lepsze ma wszystkie wskaźniki, więc wtedy jak gdyby uważamy, że lepiej jest mieć tą zagraniczną niż tą polską. Czasami też się będą pojawiać i pojawiają już do tej pory
spółki, których po prostu w Polsce nie ma, tak, przedstawiciele sektorów, które w Polsce są nieobecne, a jeżeli uznamy, że w takim otoczeniu rynkowym, w tym punkcie cyklu koniunkturalnego, to tego typu spółki powinny się lepiej zachowywać, też się tego typu spółki będą pojawiać. Natomiast chciałbym podkreślić wyraźnie, to będzie Fundusz Akcji Polskich. Trzon tego, zdecydowana większość tego portfela, udział to będzie Polska, tak? I na tym się będziemy koncentrować. Ale zagranica się pojawi. To jaki jest ten taki maksymalny udział, który się może pojawić w funduszu, który będzie miał w nazwie Akcje Polskie? Znaczy, będzie to określone? Tak, oczywiście, że tak. To jest określone oczywiście w statucie tego funduszu. Po tych zmianach też to będzie uściślone. Natomiast wie pan, mnie się wydaje, że już tak z punktu widzenia zarządzania i też takich naszych wewnętrznych jakichś limitów, to będzie kilkanaście procent, może trochę ponad, czasami pewnie przekroczy 20, ale to raczej w tego typu poziomach, mówię o maksymalnych wartościach, tak, raczej będziemy dążyli, żeby tutaj koncentrować się na polskim rynku, ta zagranica ma być pewnym dodatkiem do tego funduszu i ma wynikać z selekcji i doboru spółek, a nie z tego, że chcemy być za granicą, to udział za granicą jest pochodną doboru spółek do portfela. I wracając do kwestii spółek dywidendowych, Łukasz pisze, wbrew temu, co pan mówił o masowym wstrzymywaniu dywidend przez spółki, wiele podmiotów regularnie płacących dywidendę od lat, te dywidendy w ubiegłym roku również wypłaciło. Z własnego przykładu na 17 faworytów dywidendowych otrzymałem rok temu wypłatę z 16, niemal wszystkie wypłaciły wręcz więcej niż rok wcześniej. Znaczy oczywiście to nie jest tak, że brak dywidendy dotknął wszystkich spółek, to bez dwóch zdań, nie? Ale konstruując portfel, nie możemy się koncentrować tylko i wyłącznie na kilkunastu spółkach, musimy mieć pole wyboru i dlatego nie chcielibyśmy się ograniczać. Tak? Ile spółek w portfelu jest? W tej chwili ten portfel jest dosyć skoncentrowany i taki jest też zamiar, że ten fundusz ma koncentrować się na wyselekcjonowanych spółkach. Jeżeli jakaś spółka się pojawia w portfelu, to znaczy, że jesteśmy do niej przekonani i ten udział ma być relatywnie duży, więc docelowo myślę, że około 50 pozycji to będzie taka średnia, może nawet mniej. I tyle tych spółek będzie, więc te udziały będą dosyć duże. Uważamy, ale nie 17, tak? Czyli 17 liderów dywidendowych to za mało, żeby stworzyć taki... Oczywiście, to nie da się, gdyby idea funduszu inwestycyjnego jest taka, że ma być zdywersyfikowane ryzyko i tego się też od nas oczekuje, więc nie możemy budować portfela w oparciu o kilkanaście spółek. Tak, ja przypomnę, że chociażby cały sektor bankowy nie wypłaca dywidend, co też jest znamienne. Tak, oczywiście sektor bankowy boryka się trochę z innymi takimi specyficznymi problemami dotyczącymi głównie kredytów frankowych, ale no to też o czym świadczy, tak, że nawet te duże spółki, które powinny być uznawane za spółki dywidendowe, no tych dywidend nie wypłacają. Tutaj Łukasza wspiera Greg, dokładnie tak, w zasadzie poza bankami i spółkami Skarbu Państwa 95% dobrze wyselekcjonowanych spółek wypłaciło dywidendy, a kursy ich akcji są wyżej niż przed pandemią. Ale to, wiecie Państwo, to w żaden sposób nas nie ogranicza. To nie jest tak, że my zmieniając strategię tego funduszu wykreślamy spółki, które będą wypłacać dywidendę, wręcz odwrotnie. My uważamy i tego się będziemy trzymać, że skoro spółki wypłacają dywidendę, to z czegoś się to bierze. To znaczy, że te spółki generują zyski, że są na tyle dobrej kondycji finansowej, że są w stanie dzielić się zyskami z akcjonariuszami i tego typu zmiana strategii tego funduszu ale w żaden rozumiem, sposób nie spowoduje, że nie będziemy... Wykreślenia same dywidendy. Tak. Ale rozumiem, że tak generalnie to paleta tych spółek dywidendowych i potencjał jest za mały, żeby na tym budować fundusz, który ma się skupiać na rynku polskim. Tam jest zapisane, że Europa Środkowa, ale jednak gro to polski rynek. Tak, ale... Tak. No też wie pan, chodzi o to, żeby też trochę nie jak gdyby nazwa tego funduszu od razu
jak gdyby szufladkuje ten fundusz i jest oczekiwanie, że rzeczywiście wszystkie spółki, które są, będą wypłacały dywidendę, a tak jak mówię, widzimy pewne ograniczenia z tym związane, dlatego uznaliśmy, że lepiej jest po prostu to ograniczenie, mówiąc wprost, zdjąć. Okej, ale czy w połowie ubiegłego roku oczekiwaliście, że będzie jakaś zmiana w tym sensie, że wiadomo, że COVID pchnął w górę spółki wzrostowe, jeszcze bardziej technologie na świecie generalnie, tak? A potem zaczęło się mówić, że może potem przyjdzie jednak wzrost spółek value, a spółki value to często jednak te, które wypłacają dywidendę, no bo jednak to w czerwcu uruchomiliście fundusz dywidendowy w ubiegłym roku, to nie jest tak, że ten fundusz ma 10 lat i teraz zmieniacie strategię. Znaczy ja bym chciał przypomnieć troszkę krótką historię. Ten fundusz w czerwcu, to wynikało trochę z takiego technicznego tutaj rozwiązania w naszej firmie, że ten fundusz wcześniej funkcjonował pod inną parasolką. W czerwcu zostały połączone dwa fundusze i ten fundusz po prostu przeszedł do drugiej parasolki, zachowując poprzednią strategię. I rzeczywiście historia tego funduszu rozpoczęła się w czerwcu. No i takie było nowe otwarcie tego funduszu. Liczymy na to, że w tym roku będzie już takie docelowa jak gdyby już ustalona strategia tego funduszu i zagości ona już na dłużej, tak? I tak będzie. Więc ten fundusz trochę miał dłuższą historię i ten komponent dywidendowy jak gdyby wynikał po prostu ze strategii poprzedniego funduszu, z poprzedniej parasolki. No to wynikało z takich technicznych zabiegów, pewnego uporządkowania takiej palety produktowej w naszej firmie. Magdalena pisała, ja zacytuję to pytanie, żeby tylko podkreślić, że to nie jest tak, bo pytała, co jest powodem braku zainteresowania spółkami, które jednak będą wypłacać dywidendę. Pan Tomasz Matras zaznaczał, że nie ma czegoś takiego jak brak zainteresowania tymi spółkami, tak? Dalej jest, tylko chodzi o poszerzenie wachlarza możliwości po to, żeby nazwa funduszu, jak rozumiem, nie wprowadzała w błąd, tak? Że to jest wręcz tylko odwrotnie, my cały czas podtrzymujemy zainteresowanie i moim zdaniem, naszym zdaniem całego naszego działu tutaj akcyjnego uważamy, że spółki dywidendowe, też trzeba podkreślić, to nie jest tak, że te spółki wypłacają dywidendę, bo wypłacają. One wypłacają dlatego, że to w większości przypadków są bardzo dobre spółki, generują zyski, dzielą się zyskami z akcjonariuszami i tego typu spółki, w szczególności w obecnym otoczeniu rynkowym, to dywidenda jest dosyć łakomym kąskiem, więc wydaje nam się, że jak najbardziej tego typu spółki będą się pojawiać w naszych portfelach i tego typu spółek nadal szukamy. Gros spółek, które mamy w portfelach nie tylko funduszu PZU akcji dywidendowych, ale i też pozostałych funduszy, są spółki, które wypłacają dywidendy i tego typu spółek też szukamy, zarówno w Polsce, jak i na świecie, więc to w żaden sposób nie wyklucza, że te spółki będą się pojawiać, wręcz odwrotnie, zmiana też czas w okresie tej strategii jest związana tylko z tym, że nie chcemy tylko i wyłącznie ograniczać się do tego typu spółek, ale rozszerzyć sobie troszkę paletę możliwości. Proszę Państwa, jedno z wcześniejszych pytań teraz, a potem będę już te pytania podawał raczej chronologicznie, co oznacza, że będziemy czasami przeskakiwać z wątku na wątek w rytm tego, jak te wątki będą wynikały z Państwa pytań. I to pytanie wcześniejsze dotyczy takich rzeczy bardziej ogólnych. Jak zarządzający zapatruje się na zmiany, które mają być konsekwencją likwidacji OFE? Czy będzie to miało jakiś wpływ na dobór spółek? I tutaj od razu, tak, to jest to jedno pytanie. I to był Grek, a teraz Jerzy. Czy jest sens inwestowania w polskie spółki w perspektywie nacjonalizacji ważnych spółek giełdowych i coraz większej ingerencji państwa w gospodarkę, chyba że traktujemy PZU jako przedłużone ramię państwa? Wiecie Państwo, przede wszystkim chciałbym podkreślić, że TFI PZU zarządza funduszami tak zwanymi third party, więc to są zupełnie wyodrębnione aktywa, w żaden sposób niepowiązane ze skarbem państwa. To, co nas wiąże, to oczywiście główny właściciel, akcjonariusz całej grupy PZU. Natomiast my kierujemy się tylko i wyłącznie dobrem klientów, chcemy po prostu jak najwyższe stopy zwrotu generować na zarządzanych przez nas funduszach. Jeżeli chodzi o,
o to słowo nacjonalizacja w kontekście zmian, jakie mają nastąpić w OFE. Znaczy, wiecie Państwo, to trudno póki co jeszcze przewidzieć, jak to będzie wyglądać, bo tu kluczowa jest, jaka liczba osób zdecyduje się pozostać w dotychczasowym OFE i przejść do tego IKE, jaka część osób zdecyduje się wykonać ten krok, wypełnić kwestionariusz i przenieść swoje środki do ZUS-u. No tutaj rozbieżności są duże, analitycy prześcigają się w tych wyliczeniach. No oczywiście część spółek, gdzie udział dotychczasowy OFE jest bardzo duży, no jest takie ryzyko, że znaczy ryzyko, nie traktowałbym też tego w kontekście ryzyka, tak, no jest szansa, że rzeczywiście ten skład akcjonariatu się istotnie zmieni i może się zdarzyć tak, że Skarb Państwa będzie większościowym akcjonariuszem tych spółek, ale tego typu spółek nie jest za wiele na naszej giełdzie, można policzyć na palcach jednej ręki, więc ja bym tutaj nie demonizował tego czynnika. To co my możemy robić, my musimy bazować na tym, co jest tu i teraz, koncentrować się na fundamentach poszczególnych spółek i szukać tych, które mają największy potencjał wzrostu i to robimy, tego typu spółek szukamy, nie możemy do końca budować naszych portfeli, bazując tylko na tym, co się wydarzy w kontekście tego scenariusza reformy OFE, bo tego myślę, że na dzisiejszym etapie nikt nie jest w stanie przewidzieć. Chyba w dniu wczorajszym w ogóle odbyła się jakaś debata, w której uczestniczyli liderzy polskiego rynku finansowego. Tak, to była konferencja Izby Zarządzającej Funduszami Aktywami, tak, i tam też Paweł Borsko. I konkluzje były, większość osób się wypowiedziała, że nie widzi tutaj większych ryzyk z tym związanych. No tak, ale to też są wypowiedzi do wypowiedzi, tak. Prawda? Bo rzeczywiście niektóre spółki się zabezpieczają, a też widzimy w komentarzach widzowie naszych działań internetowych czasami piszą, no ale to można obejść te ograniczenia. Rzeczywiście, tutaj niepewność jest jakaś. Tak, to stwarza też pewne szanse, bo jak Państwo przeanalizujecie to, co się dzieje w tej chwili na rynku, to część spółek, głównie akcjonariusze dotychczasowi, dokonują skupu akcji, żeby po prostu mieć jak największy ten pakiet wyjściowy w kontekście planowanych zmian, więc póki co w przypadku niektórych spółek są to wręcz szanse i tak bym to postrzegał. Panie Tomaszu, w czym Pana fundusz, pytanie kolejne od EU, w czym Pana fundusz w ramach nowej strategii będzie lepszy od INPZ-u Akcji Polskich lub dowolnego ETF-a na WIG20 Total Return lub MWIG40 Total Return, czy przewagę będą stanowić koszty, jakaś strategia algorytmiczna o udowodnionej naukowo skuteczności, unikanie zaangażowania w spółki obciążone wpływem polityków, czy może jeszcze coś innego? No obszerne pytanie. Różnica jest jedna i najważniejsza, że fundusze INPZ-u akcji czy ETF-y mają generalnie odwzorowywać zachowanie się jakiegoś indeksu, w tym przypadku czy WIG-u, czy WIG-u 20. Natomiast fundusz aktywny, jakim jest PZU akcji spółek dywidendowych, celem tego funduszu jest pobicie tego indeksu i benchmarku. I taka jest różnica, że naszym celem jest, żeby być lepszym niż benchmark, a fundusze pasywne mają odwzorowywać ten benchmark. I taka jest zasadnicza różnica. Jeśli chodzi o strategię algorytmiczną, to nie jest, my nie stosujemy żadnych algorytmów w zarządzaniu tego typu funduszami aktywnymi, akcyjnymi. My tutaj bazujemy na selekcji spółek, na takiej analizie fundamentalnej, poszukujemy tych najciekawszych, najlepszych, najbardziej wzrostowych naszym zdaniem spółek w Polsce, ale tak jak powiedziałem, też delikatnie zerkamy gdzieś za granicę. Mm-hmm. Pytanie od RJ. Z tego co słyszę, to celem PZU jest inwestowanie w duże spółki Skarbu Państwa, które nie będą wypłacały dywidendy w związku ze słabą jakością zarządzania, etc. No to pierwsze słyszę o takiej strategii. Naszym celem nie jest inwestowanie tylko i wyłącznie w duże spółki Skarbu Państwa. Oczywiście te spółki pojawiają się i są w naszych portfelach, bo też większość z tych spółek, no są to dobre duże spółki notowane na naszej giełdzie, więc też nie można
tylko i wyłącznie patrzeć na akcjonariat i jakieś spółki wykluczać, bo to są dobrze zarządzane, pokazują zyski. Część z nich oczywiście wypłaca też dywidendy, akurat cały sektor bankowy nie wypłaca dywidendy i to nie dotyczy tylko tych banków, gdzie Skarb Państwa rzeczywiście jest głównym akcjonariuszem, ale dotyczy to całego sektora bankowego, więc naszym celem nie jest inwestowanie tylko i wyłącznie w spółki Skarbu Państwa, naszym celem jest pobijanie, mówiąc kolokwialnie, benchmarków i generowanie jak najwyższych stóp zwrotu. Czy można stwierdzić, kolejne pytanie, że Fundusz Spółek Dywidendowych poniósł klęskę? Dlaczego on w ogóle powstał, skoro zarządzający doszli do wniosku o zmianie profilu działalności w ciągu 9 miesięcy od jego powstania? Pan już na to częściowo, albo może nawet zupełnie odpowiedział wcześniej, bym prosił jednak o przytoczenie, tak, bo musimy uszanować, że ktoś z tym pytaniem do nas przyszedł. To jeszcze raz powtórzę, tak? To fundusz rzeczywiście on ma dosyć krótką historię, bo 9 miesięcy, ale on jest jak gdyby spadkobiercą funduszu, który miał taką samą strategię inwestycyjną. No po prostu on funkcjonował w ramach naszej firmy w innej parasolce funduszy i było to związane z pewnym uporządkowaniem takiej palety produktowej. I fundusz ten połączył się z innym funduszem, który miał taką samą strategię. Koniec końców efekt jest taki, że od czerwca widoczny figuruje on jako nowy fundusz. Ja bym też nie postrzegał tego jako klęski dotychczasowej strategii, bo ta strategia co do zasady jest dobra i jeszcze raz powtórzę, my bardzo często i w naszych analizach szukamy spółek wypłacających dywidend i te spółki się będą pojawiają w naszych funduszach. Ta zmiana to wynika tylko i wyłącznie z tego, że chcemy po prostu nie zamykać się tylko i wyłącznie na tego typu spółki, bo uważamy, że też w inne spółki, nawet te, które nie wypłacają dywidendy, są też mają, że tak powiem, dobre perspektywy wzrostu przed sobą. Niektóre są może nawet lepsze, te, które nie wypłacają dywidendy, od tych, które wypłacają dywidendy. I dlaczego mamy się tylko i wyłącznie ograniczać do tego typu spółek? My chcemy, celem naszym jest jak najwyższa stopa zwrotu z funduszu i taki cel nam przyświeca i też przyświeca zmianie tej strategii. Kolejne pytanie. Oj, momencik, bo wskoczyło mi kolejne, ale już. Czy może pan opisać kilka największych pozycji w portfelu i opowiedzieć, co stało za decyzją o zakupie? Jakie widzi pan przed nimi perspektywy na przyszłość? Znaczy, wiecie państwo, to co mogę mówić, to ja mogę tylko i wyłącznie bazować na publicznie dostępnych informacjach. No tak, z tych ujawnionych, z portfela ostatnio ujawnionego, wiadomo. Tych, które były ujawnione, powiem szczerze, ciężko, nie chcę, bo to tak jak mówię, ten fundusz dosyć aktywnie jest zarządzany, często są różnego rodzaju zmiany, a w tej chwili nie mam przed oczami tego ostatniego składu portfela. No mogę na pewno powiedzieć, że duży udział miał na pewno bank PKO BP, na pewno duży udział miała spółka Dino, na pewno z takich off-benchmarków istotnych, to też może być ciekawe, to była spółka Fortescue z Australii, czyli to był taki nasz troszeczkę play na surowce. Uważamy, że w obecnej sytuacji gospodarczej tych gigantycznych takich programów inwestycyjnych, infrastrukturalnych, to surowce mogą cały czas mieć dobry okres przed sobą i uznaliśmy na bazie naszych wewnętrznych analiz, jest to jedna z lepszych spółek tak naprawdę na świecie, tak, z tego segmentu. I też jak gdyby Fortescue to było troszkę uzupełnienie do dużej drugiej pozycji, która też na pewno była w tym funduszu, to była spółka KGHM, więc mieliśmy niedoważony KGHM trochę do benchmarku, uznaliśmy, że to niedoważenie zniwelujemy właśnie spółką Fortescue, był to celowy zabieg, taka trochę dywersyfikacja w ramach danego sektora i to jest właśnie jak gdyby dobry przykład tego, o czym mówiłem na wstępie, skąd się biorą spółki zagraniczne. Otóż spółka taka, ta, o której mówię, wzięła się stąd, że
świadoma decyzja o niedoważeniu KGHM-u wiązała się z tym, że po prostu dodaliśmy do tego pakietu spółek surowcowych drugą spółkę Fortescue łącznie, żeby mieć jakąś ekspozycję mówiąc wprost, na surowce. I jeszcze jak gdyby zdywersyfikowaliśmy troszeczkę portfel surowców, KGHM to jest miedź, Fortescue to jest głównie ruda żelaza, więc to dobrze też pokazuje, skąd się biorą spółki zagraniczne na portfelu. Nie dlatego, że uznaliśmy, że chcemy być za granicą, tylko znaleźliśmy spółkę, która nam pasowała do jakiegoś chwilowej takiej krótko czy średnioterminowego postrzegania rynku w danej chwili. To oczywiście ten zestaw ostatnio ujawniony można pokazać, to jest tabelka, za chwilę być może uda mi się do tego jeszcze wrócić, a teraz wracam do pytań od Państwa i to jest, trochę się ich pojawiło w tym czasie, momencik. Proszę jeszcze o sekundkę cierpliwości, kilka pozycji to było tu. Podkreślał Pan wielokrotnie, że celem funduszu, to jest pytanie od Łukasza, że celem funduszu jest pobicie benchmarku. Czy może Pan wytłumaczyć, jak ten cel osiągnie? Czy może Pan udowodnić, że Pana fundusz będzie skutecznie i regularnie realizować ten cel? Znaczy, w jaki sposób można pobić benchmark? No, przede wszystkim właśnie taką aktywną selekcją spółek, tak? I to jest główne źródło sukcesu. My nie chcemy, że powiem, grać alokacją na tym funduszu. Fundusz będzie w większości okresów miał wysoką alokację, to jest fundusz akcyjny, jeżeli klienci... Czy wysoką alokację, czyli z reguły tam będzie dużo akcji, tak? Nie grać. Tak, ja celowo dopytuję, bo zasada jest taka, znaczy idea jest taka, żeby jednak te webinary też trafiały do osób, które niekoniecznie są profesjonalne, znaczy, które nie są, nawet nie to, że niekoniecznie, które szukają dla siebie rozwiązań inwestycyjnych, a są takimi po prostu osobami, dla których są stworzone fundusze inwestycyjne, czyli nie inwestorami indywidualnie. Czyli nie grać alokacją, czyli co to znaczy? Udział akcji będzie bardzo wysoki w tym funduszu. Mhm. Uważamy, że jeżeli klient decyduje się zainwestować w fundusz akcyjny, to robi to świadomie i chce, żeby ten fundusz inwestował rzeczywiście w akcje, a nie gro portfela trzymał w gotówce albo na rynku obligacji. Więc tutaj udział akcji będzie cały czas wysoki. Więc pobicie benchmarku będzie pochodną selekcji spółek, czyli doboru konkretnych spółek do portfela, przeważenia danych spółek versus benchmark i niedoważenia pozostałych spółek, które uważamy, że się powinny gorzej od benchmarku zachowywać. Mówiąc niedoważenie, w przypadku tego funduszu to często rozumiem, że po prostu tych spółek tam nie będzie, tak? I taka jest idea tego funduszu. On ma być aktywnie zarządzany. Jeżeli jakaś spółka nam się nie podoba, uważamy, że ma jakiś gorszy okres przed sobą, to po prostu jej tam nie będzie, a będziemy unikać takich sytuacji, że jakiejś spółki na przykład nie doważamy tylko trochę do benchmarku, żeby się w jakiś sposób zabezpieczać, tak? Znaczy innym też przykładem jest to, co powiedziałem wcześniej, na przykład niedoważenie KGHM-u wynikało ze świadomej decyzji tego, że chcieliśmy mieć ekspozycję na rynek surowcowy i patrzyliśmy całościowo na pozycję KGHM plus ta spółka wspomniana Fortescue. I łącznie gdyby ekspozycja na surowce była dosyć duża. Oczywiście jeszcze były inne spółki z ekspozycją na ten szeroko pojęty sektor surowcowy w portfelu. Jak Państwo sobie przeanalizujecie, to też tam różne inne spółki znajdziecie. Łukasz dopytuje, czy przekonanie o pobijaniu benchmarku oznacza, że fundusz będzie pobierał opłaty na zasadzie high water. Tak generalnie tam success fee jest w dokumentach dotychczas, tak? 20% od i tam jest wyliczony, tak. Ten algorytm pokazany. Czy to zostanie i czy ta zasada high water będzie stosowana? Znaczy, wiecie Państwo, to z tego co wiem, to w chwili obecnej w ogóle trwają prace na rynku związane z uregulowaniem pobierania właśnie tej opłaty tak zwanego success fee. Tutaj zarówno ISFA, jak i ESMA są różne propozycje padają, więc wydaje mi się, że to jest chyba zły moment, żeby o tym rozmawiać, bo to się wszystko może jeszcze zmienić. Generalnie
Wiadomo rzeczą jest, że intencją tutaj wszystkich i intencją tych regulacji, które mają wejść, no jest ochrona jak gdyby klientów i też takie stosowanie tej opłaty success fee, żeby była ona, mówiąc wprost, uczciwa. Akurat w przypadku naszych funduszy wydaje nam się, że jest to naprawdę fajnie zrobione, z korzyścią dla klientów. Po prostu ten success fee jest tak ustawiony, że w momencie, kiedy jest ten benchmark pobijany, success fee jest pobierany, więc jak gdyby z korzyścią dla wszystkich, tak? I taka jest nasza intencja, pobijać benchmark z korzyścią dla naszych klientów, mówiąc wprost. Panie Tomaszu, no ciekawe, czy to jest pytanie, na które pan może coś nam powiedzieć? Czy nam, jak nam, Zbigniewowi, który zapytał. Co pan sądzi o debiucie Captor Therapeutics, czyli polsko-szwajcarska spółka biofarmaceutyczna, która właśnie teraz zaczyna IPO? Znaczy, wiecie państwo, ja nie za bardzo mogę mówić o konkretnych spółkach, żeby to, że jakby nie było traktowane jako swoiste doradztwo. Jedyne, co mogę powiedzieć, to powiem wprost, cieszę się, że tego typu spółki wchodzą, już nie, jak gdyby nie oceniając tej spółki, bo na przestrzeni ostatnich lat pojawienie się tego typu podmiotów, spółek innowacyjnych, technologicznych, biotechnologicznych, czy cały sektor gamingowy, no sprawiło, że struktura indeksów polskiej giełdy się naprawdę poprawiła. Jeżeli byśmy zerknęli na to, co było jeszcze, nie wiem, 5-10 lat temu, to w WIG-u 20 dominowały spółki finansowe, banki, energetyka. Ze świecą było szukać ciekawych, wzrostowych, dobrych spółek. Nie mówię, że banki czy energetyka jest zła, ale no mają swoje momenty, kiedy rzeczywiście jest okres, żeby inwestować, ale brakuje takich wzrostowych, fajnych spółek, nawet często z ekspozycją globalną. Na przestrzeni ostatnich kilku lat się to zaczęło zmieniać. Giełda przyciąga ciekawe, fajne spółki, więc ja, że tak powiem, kibicuję i trzymam kciuki, żeby więcej tego typu podmiotów się pojawiało. Podmiotów, które są w kręgu zainteresowań nawet graczy zagranicznych, dużych, globalnych instytucji. To tylko i wyłącznie może pomóc całej giełdzie naszej i postrzeganiu naszego rynku. To w takim razie w tym wątku, o którym panu trudno mówić wprost, ale jednak ten wątek też się pojawia w pytaniach, jakie jest pana zapatrywanie na spółki Agro Ukraina? Znaczy, wiecie państwo, to też nie można generalizować. No są spółki z Ukrainy, z tego sektora agro, które są bardzo, bardzo dobre, dzielą się zyskami, właśnie wypłacają tą dywidendę, o której szeroko tutaj dzisiaj rozmawiamy. Więc to jest taki trochę case by case. No jedne są lepsze, drugie gorsze, ale to moim zdaniem nie można w żaden sposób szufladkować i mówić, że generalnie sektor agro jest zły albo dobry, bo to w złym sektorze znajdziemy dobrą spółkę i na odwrót. Więc powiem szczerze, no na pewno jest kilka spółek z tego sektora rolniczego z Ukrainy, które naprawdę są dobrymi spółkami o takich silnych fundamentach. Robert pisze, pyta, komentuje, PKO BP ze swoimi obciążeniami z tytułu kredytów frankowych powinien być chyba traktowany jako zagrożenie dla rentowności funduszu, aniżeli ważne aktywo w portfelu. Czy mimo tego fundusz będzie inwestował w akcje PKO BP? Znaczy, też nie chciałbym się wypowiadać na temat konkretnej spółki, ale to może pozwolę sobie na taki tytuł, na taki komentarz dotyczący całego sektora bankowego. Generalnie sektor bankowy przez lata, ostatnie lata, ciążył całemu całej polskiej giełdzie. Jeżeli porównamy w tej chwili wyceny banków polskich z jakimiś bankami, czy z regionu, czy z zagranicy, no to te wyceny nie wyglądają źle, a wręcz bym powiedział, że dosyć atrakcyjnie dla polskich banków. No oczywiście cały czas wielką niewiadomą jest ten portfel kredytów frankowych. Ja bym tutaj upatrywał tego tylko jako szansę, tak? Bo coraz częściej się mówi o pewnym systemowym rozwiązaniu. Zresztą bank PKO BP w tym tygodniu zaprezentował
swoją strategię, pokazał, w którą stronę chce iść, że chce generalnie iść, mówiąc wprost, oferować ugody, tak? Ugody klientom, więc ja bym tutaj postrzegał to raczej jako szansy. To, co złe, to się już wydarzyło, jest zdyskontowane w kursach polskich banków, natomiast wydaje mi się, że tu jest jakaś, zaczyna się pojawiać pewna opcja naprawdę, która powinna w ogóle gdzie indziej uplasować cały polski sektor bankowy. Oczywiście kluczowe tutaj, i przepraszam, że często używam tego słowa, ale kluczowa tutaj będzie selekcja, tak? Bo nie całe, nie wszystkie banki sobie w takim samym stopniu poradzą z obciążeniem tymi kredytami frankowymi i z ugodami. Te większe z dużą poduszką płynnościową, że mówiąc wprost, poradzą sobie bez problemu i pewnie PKO BP jest jednym z tych banków, a te mniejsze mogą mieć większe problemy z tym związane, więc myślę, że no to tyle chyba, co mogę powiedzieć. Jasne, rozumiem. To teraz pytanie ode mnie, rozumiem, selekcja, ale tak en bloc, jeżeli chodzi o polski rynek, to niektórzy z Państwa muszą sobie okienko przesunąć, żeby zobaczyć koniec wykresu, to jest ze Stuka, z portalu www.stuk.pl, WIG, po prostu WIG, 5 lat, to mamy jakiś trend w ogóle? Coś można poza tym, że jakiś rozhistoryzowany trend boczny, bo rozumiem, że selekcja selekcją, ale skoro zarządza Pan funduszem akcyjnym, no to musi Pan też mieć, czy w ogóle jest Pan szefem od akcji, to musi Pan mieć też generalną wizję na temat naszego rynku. W jakim kierunku to pójdzie? Ale no czy... właśnie to, przepraszam, że Panu jasne, znajdę zdanie. Już skończyłem, Tak, ale wydaje mi się, że to właśnie jest troszeczkę, powiem tak, WIG przez lata był obciążony i struktura, jeszcze raz to podkreślę, struktura WIG-u była na tyle słaba, mało ciekawych spółek, głównie dominował sektor bankowy, który, jak doskonale wiemy, miał bardzo złą pasę w ostatnich latach i zachowanie sektora bankowego, no mówiąc wprost, ciążyło całemu indeksowi. Sektor energetyczny też borykał się z dużymi problemami, udział sektora energetycznego był duży. A jeżeli byśmy prześledzili nawet w ostatnim roku zachowanie tego sektora małych i średnich spółek, tam okazuje się, że te spółki sobie zupełnie inaczej radzą. I tutaj się pojawia to słowo kluczowe, selekcja, tak, że i selekcja plus to, o czym powiedziałem na wstępie w kontekście funduszu, o którym dzisiaj rozmawiamy, oderwanie się trochę od benchmarków. Jest benchmark, to jest to pewien punkt odniesienia, natomiast kluczowe jest oderwanie się, szukanie i takie aktywne i odważne szukanie dobrych spółek, przeważanie tych, w które wierzymy, a wręcz wykreślenie albo mocne niedoważanie tych, które uważamy, że mają słabszy okres przed sobą. I wydaje mi się, że to w kontekście polskiej giełdy jest kluczowe. Jest jeszcze jedna rzecz, którą tak delikatnie bym podkreślił. Wydaje mi się, że liczę na to, powiem szczerze, analizując chociażby prognozy zysków dla spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, nawet jeżeli byśmy przeanalizowali WIG20, to prawdopodobnie ten rok 2021 i 2022 to będą dwa lata wzrostu zysków, coś czego nie obserwowaliśmy od lat i wydaje mi się, że to jest trochę taki magnes, który może nawet przyciągnąć graczy zagranicznych. Większość instytucji takich globalnych inwestuje tylko tam, gdzie widzą wzrosty zysków. Tego nie było widać przez lata na polskiej giełdzie, a jak popatrzymy na takie zagregowane zyski, nawet sektor po sektorze, żeby już nie iść spółka po spółce, to większość sektorów pokaże wzrost zysków w tym i w kolejnym roku. To jest coś, czego nie było. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą też bym chciał podkreślić, czyli ten taki przejście od tych spółek value, growth do spółek value, o którym się coraz częściej mówi na świecie. Jeżeli rzeczywiście do tego dojdzie, a widać, jak pokazuje przykład ostatnich dni, tygodni, są inwestorzy poszukują tych spółek value, to nasza giełda, większość spółek notowanych na naszej giełdzie to są właśnie te spółki value, więc być może to właśnie też polska giełda będzie beneficjentem takiego globalnego
przestawienia się i poszukiwania tych spółek value. Chociażby cały sektor bankowy to jest postrzegany jako value. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do systemowego rozwiązania problemu z kredytami frankowymi, to może się okazać, że nasz sektor bankowy będzie naprawdę poszukiwanym sektorem, będzie poszukiwany wśród tych graczy zagranicznych. A jeżeli w ogóle banki zaczną wypłacać dywidendę, to wydaje mi się, że też w ogóle na innym poziomie. No to już nagle teraz oczyma wyobraźni widzimy inny świat zupełnie niż ten jeszcze, w którym jesteśmy. Ja bym z takim delikatnym optymizmem, ale wydaje mi się, że jest, pojawia się taka szansa, tak bym to postrzegał. I dwa pytania, które różne, ale od tej samej osoby, to w takim razie może tak na szybko, bo to być może jedna odpowiedź. Jakie branże lub segmenty rynku uważa Pan za najbardziej perspektywiczne w preferowanym przez Pana horyzoncie inwestycyjnym? Co Pan sądzi w szczególności na temat spółek z New Connect, gamingowych, biotech, z rynku metali szlachetnych, surowców przemysłowych, banków, rynków schodzących? Dużo, dużo tu właściwie, tak, cały świat prawie. No a potem będzie pytanie o selekcję. To może zostawmy to pytanie, bo tu jest wyliczanka. Co Pan sądzi w szczególności na temat tych sektorów? Znaczy generalnie powiem tak, nasze podejście szczególnie w tego typu funduszu, który jest takim aktywnym funduszem, staram się unikać, powiem szczerze, podchodzenia takiego stricte sektorowego i szukanie i opieranie struktury portfela na konkretnych sektorach, bo ja uważam, że jeżeli fundusz ma być aktywnie zarządzany, a ten fundusz taki ma być, to raczej powinniśmy się koncentrować na spółkach, bo nawet w mało ciekawym sektorze znajdziemy ciekawą spółkę i na odwrót. Tak to nie jest tak, że jeżeli uważamy przysłowiowy sektor bankowy, proszę się nie tylko to jako przykład, będzie miał dobry okres przed sobą, to trzeba wszystkie banki mieć w portfelu, wręcz odwrotnie. Tak? To właśnie ta moja wcześniejsza analiza i wypowiedź wskazuje, że ja uważam, że właśnie nawet w ramach tego sektora bankowego część banków sobie bardzo dobrze poradzi, a część może mieć problemy, więc kluczowa jest ta przysłowiowa selekcja w każdym przypadku. Więc w tym funduszu ja naprawdę uważam, że nie powinniśmy podchodzić tak sektorowo do budowania portfela. Oczywiście zerkamy, tak, analizujemy, tak jak powiedziałem na wstępie, uznaliśmy, że surowce w takim otoczeniu rynkowym mogą mieć dobre perspektywy w nadchodzących miesiącach, no ale to oznacza, że w portfelu pojawiły się 2, 3, może 4 spółki z tego sektora, właśnie te wyselekcjonowane. Worek tych spółek jest gigantyczny, no my wybraliśmy 3-4, które naszym zdaniem są najlepsze, więc raczej uważam, że powinniśmy tak podchodzić do konstrukcji portfela w tego typu funduszu. Specjalizuje się Pan w selekcji, proszę więc wymienić najbardziej charakterystyczne cechy spółek, które pozwalają z wysoką precyzją, z wyprzedzeniem określić, która spółka zachowa się lepiej niż szeroki rynek, dopowiadając, jak przewidzieć ponadprzeciętne zachowanie się kursu akcji, a nie samych wyników finansowych spółki. To pytanie ewidentne od kogoś, kto chciałby to robić na własną rękę, tak? A zamiast powierzać to panu, ale pytanie padło, pytanie, co pan z tym pytaniem zrobi? To już tak, jest no to po jest, pańskiej stronie. To musielibyśmy się na dłuższe spotkanie umówić, podyskutować sobie, bo każdy też ma swoje jakieś racje. Znaczy powiem to tak trochę uproszczając tę odpowiedź, wydaje nam się, że obecnie to naprawdę duże znaczenie i do tego rzeczywiście przywiązujemy wagę, szukając spółek, to jest taki wskaźnik, który, że tak powiem, skrupulatnie analizujemy, free cash flow yield, czyli tłumacząc to na polski, ilość generowanej gotówki przez daną spółkę dzielona przez cenę akcji danej spółki. Tak? I to w pewien sposób, w szczególności w takim otoczeniu niskich stóp procentowych, rosnącej inflacji, czy trochę nawet rosnących już stóp procentowych, czy tam rentowności obligacji. Tak, rynkowych stóp procentowych. To powoduje, że tego typu spółki no, powinny się lepiej naszym zdaniem zachowywać. To też w pewien sposób świadczy o fundamentach spółek, bo chciałbym przestrzec
i uwypuklić tutaj pewien problem, który się pojawia w skali globalnej, tak, bo często padają pytania, czy już mamy do czynienia z bańką na rynkach akcji. Czy ja uważam, że nie, patrząc szeroko na rynki akcji w poszczególnych krajach, czy nawet globalnie, uważam, że daleko nam do bańki. Natomiast na poziomie konkretnych spółek to bym powiedział, że z bańką to już naprawdę mamy do czynienia, tak? I jeżeli nawet przeanalizujemy spółki ze Stanów Zjednoczonych, z sektora nowych technologii, no to część spółek tam, mówiąc wprost, wyceny tych spółek no naprawdę oderwały się od fundamentów i nie wiem, powiem szczerze, co rynek dyskontuje, co te spółki pokażą w nadchodzących kwartałach, bo by musiały gigantyczne zyski zacząć pokazywać, żeby, mówiąc kolokwialnie, się to wszystko spinało. A które są, w które pan nie wierzy, tak? Wie pan, wyceny? To no, wolałbym może nie mówić, żeby nie został, ale znaczy powiem wprost, no nawet nie wiem. Pan nie wierzy pan, że Tesla będzie warta 3 biliony dolarów? No, nie wierzy powiem pan szczerze, to znaczy tak. Bo to ostatnia prognoza Cathy Woods, tak? Tak, dobry przykład pan przytoczył. Znaczy, funkcjonujemy w świecie takim, jakbyśmy założyli, że będą już teraz tylko samochody elektryczne i producentem tych samochodów będzie tylko jedna firma na świecie, tak? I tym producentem będzie Tesla. Natomiast, no, powiem szczerze, nie wiem, chociażby ostatnie zapowiedzi Volkswagena, no też świadczą o tym, że duże koncerny też przestawiają się na produkcję samochodów elektrycznych. Tyle tylko, że być może Tesla za jakiś czas w ogóle nie będzie produkowała samochodów, na przykład ta będzie Teslą, bo będzie robiła co innego, może będzie woziła z Marsa coś, rudy jakichś rzadkich metali. Oczywiście dygresja, to jest już niezwiązane z funduszem, niezwiązane z tematem. Bardzo chętnie się kiedyś umówię na taką rozmowę generalnie o rynkach i o tych sprawach, bo to faktycznie są bardzo ciekawe czasy. Patrzę, czy jeszcze jakieś pytanie od państwa, bo cóż, zbliżamy się do końca. Jeśli pan, panie Tomaszu, chce coś dodać, to jest ten moment, bo mam tu jeszcze właściwie chyba pytanie, które jest już takim ostatnim pytaniem. Chyba że się jakieś jeszcze pojawi, takie rzeczywiście merytoryczne, to pytanie jest kluczowe dla wielu osób, a ono brzmi, czy webinar jest nagrywany? Otóż, proszę Państwa, tak, webinar jest nagrywany, będzie potem można go oglądać na kanale kupfundusz.pl na YouTubie, więc na kanale Kupfunduszu ten webinar za kilka dni się pojawi, no, z takim małym poślizgiem celowym, żeby te osoby, które dzisiaj do nas przyszły, miały tę możliwość, żeby od razu z pierwszej ręki u źródeł zasięgnąć informacji. Panie Tomaszu, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Tomasz bardzo. Matras, dyrektor Biura Rynku Akcji TFI PZU. Tutaj rozmawialiśmy o funduszu akcji dywidendowych, funduszu, już momencik, akcji spółek dywidendowych, który to fundusz, proszę Państwa, co zostało wielokrotnie powiedziane, wczoraj ta informacja się pojawiła już oficjalnie, będzie zmieniał swoją politykę inwestycyjną i za 3 miesiące ta zmiana już stanie się faktem, bo tyle wymaga prawo i też z nazwy wypadną dywidendowe. Ja podkreślę jeszcze już ja skrótem na koniec, że pan Tomasz wielokrotnie podkreślał, to nie jest tak, że ten fundusz nie będzie inwestował już w spółki dywidendowe i że nie lubi spółek dywidendowych. Chodzi o to, żeby sobie poszerzyć paletę możliwości i żeby nazwa funduszu nie była myląca dla potencjalnych inwestorów. Tak? Dobrze powiedziałem? Tak, panie Tomaszu? Dobrze. Niczego nie pomyliłem. Super, dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo. Tych, którzy chcą sobie wrócić do pewnych wątków, zapraszamy już za kilka dni na kanał YouTube'owy Kup Funduszu. Także tam są wszystkie poprzednie webinary, jakie się do tej pory już od 9 miesięcy, bo to chyba w czerwcu zaczęliśmy, tak jak ten fundusz właśnie swoją historię liczy, historię nagrywania czy przeprowadzania webinarów Kup Funduszu. Panie Tomaszu, wszystkiego dobrego, powodzenia w interesie oczywiście klientów i inwestorów. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia przede wszystkim. I dużo zdrowia.